tam na, przed panelem o Unii Europejskiej, o przyszłości wspólnoty europejskiej, o polskiej roli w tejże wspólnocie i w świecie. Chciałbym powiedzieć kilka słów wstępu na temat tego, jak w Polsce dyskutujemy o Unii Europejskiej, jak żeśmy do niej zmierzali, jakie fazy ta dyskusja przyjęła i jakie poziomy, na jakich poziomach ona się odbywa. Ujęcie historyczne jest takie, ja podzieliłbym to na cztery etapy, przedzielone cezurami, to znaczy odzyskania niepodległości, wejścia do Unii i początku wojny na Ukrainie, czyli 14-15 rok. Widać wyraźnie, że polska dyskusja na temat Unii, na temat wspólnoty europejskiej zmieniała się w tym czasie. O ile przed 89 rokiem mieliśmy do czynienia z jakąś baśnią, z jakimś wyobrażeniem raju w przeciwieństwie do szarego i zimnego, może nie piekła, ale marazmu, w którym się znajdowaliśmy, to w 89 roku rozpoczęliśmy wędrówkę. Początkowo była to ucieczka przed niedźwiedziem, czyli odchodzenie od Imperium Sowieckiego, które się odbywało etapami. Może w 1/3 tego okresu wiedzieliśmy wszyscy już, jaki będzie kierunek tej ucieczki. On wcale nie był na samym początku taki oczywisty, ale dość szybko się okazało, że to będzie NATO i EWG, a potem Unia Europejska. Więc tak około, 93-94 roku wiedzieliśmy już, do czego będziemy dążyć. Później mieliśmy okres przedakcesyjny. Na parę lat przed akcesją wiedzieliśmy, że wejdziemy do Unii. Było referendum i nastąpiło wejście do Unii. Wtedy nastąpił okres poznawania, określania siebie w tej Unii, urządzania się. Mieliśmy wtedy z jednej strony sytuację dość kiepską, dlatego że Polska była, podobnie jak inni nowi członkowie, bez wątpienia członkiem drugiej kategorii, ale z drugiej strony, z tego samego powodu mieliśmy sytuację dobrą, dlatego że nie mieliśmy jeszcze wtedy w debacie i w takiej, można powiedzieć, świadomości ludowej styczności z problemami. Na razie, po 2004 roku, widzieliśmy te dobre strony i może trudności, ale trudności leczące po naszej stronie, czyli w dostosowaniu się, w poznaniu tej Unii. Oczywiście to nie znaczy, że w Unii w owym czasie nie było żadnych problemów, kryzysów, przesileń. Mieliśmy Lizbonę, mieliśmy niedoszłą do skutku konstytucję europejską. Mieliśmy kryzys grecki, ale one jakby przepływały obok nas, bo myśmy się zajmowali moszczeniem się w strukturach europejskich, poznawaniem wspólnoty, uczeniem się środków unijnych i tak dalej. Myślę, że przesilenie nastąpiło około 14-15 roku, co miało związek i z pierwszą częścią wojny na Ukrainie i z kryzysem uchodźczym. To był pierwszy okres, kiedy Polska poczuła się, można powiedzieć, czymś odrębnym od Unii Europejskiej, jakimś odrębnym bytem. Tak jak małe dziecko, które kiedy się rodzi, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest osobnym bytem, myśli, że jest częścią matki, i dopiero około 2-3 roku życia zaczyna sobie zdawać, że jest osobną osobą. I można, no, jest to porównanie może nieco kulawe i naciągane, ale pewne skojarzenie tutaj mi się nasuwa. Więc można powiedzieć, że cała historia, jeśli ujmiemy naszą debatę o Unii Europejskiej
w kontekście chronologicznym, to można powiedzieć, że jest to historia przechodzenia ze świata baśni, jednorożców, marzeń i wyobrażeń do świata realnego. Natomiast jeśli chodzi o zakresy, poziomy tematyczne, to oczywiście dyskutujemy o Unii na różnych poziomach. Od bardzo emocjonalnych, jak na przykład ten wymarzony cel i ta baśń, poprzez bardzo materialne, czyli technikalia, na przykład technikalia związane z wykorzystaniem lub pozyskiwaniem środków unijnych i tak dalej, i tak dalej. To w tej chwili mamy temat KPO bardzo aktualny i to jest ten przykład. To są technikalia połączone z polityką, aż do kwestii cywilizacyjnych, wspólnotowych. Na przykład ten zapowiadany, a chyba niewidziany jeszcze, naród unijny. Więc można powiedzieć, że dyskusje o Unii Europejskiej w naszym kraju mieszczą się w takim trójkącie, którego wierzchołki to emocje, pieniądze i wspólnota. Tak naprawdę każda dyskusja o Unii Europejskiej mieści się gdzieś w tym spektrum. Oczywiście nasza debata o Unii i o wspólnocie i w ogóle o Europie, nie tylko jako organizacji politycznej, ma też wymiar dynamiczny. Mamy kilka jakby niezależnie od siebie kręcących się kół i my znajdujemy się na tych wszystkich kołach jednocześnie. Na przykład Polska, która zmienia się, mamy już 18-letnią historię bytności w Unii, myśmy się w tym czasie bardzo zmienili i zmieniliśmy się materialnie. Polska się bardzo rozwinęła, osiągnęła bardzo wysoki poziom dynamiki rozwoju gospodarczego, chyba najwyższy w całej Unii w tym okresie. Nawet nie chyba, na pewno, a zarazem osiągnęliśmy pewien rozwój świadomości. Nie rozmawia się już o Unii jako jakiejś istocie boskiej, która jest wszechwiedząca, a jej wyroki są ostateczne i niedyskutowalne, a przecież tak było. Więc my się zmieniamy i w sensie materialnym, i w wymiarze również takim psychopolitycznym. Dalej, racja. Okazuje się, że parokrotnie to Polska miała rację, czy ci mniejsi, gorsi, młodsi mieli rację, a starzy, czyli rodzice, się mylili. Co też bardzo wpływa na poziom świadomości tych młodszych. Dalej, problemy, które dzieją się w Unii Europejskiej, coraz częściej dotyczą nas, dotykają nas i są odczuwalne, są zauważalne nie tylko przez komentatorów, ale również przez zwykłych obywateli. Te problemy się zbliżyły. Nasza chata już nie jest z kraja. Nasza chata jest na samym środku, to znaczy właściwie jest z kraja. Nasza chata jest na granicy, tylko ta granica płonie. W związku z tym my odczuwamy namacalnie i materialnie nasze wspólne europejskie problemy. Wcześniej one były daleko jakby za szybą. No i oczywiście sama Unia i jej członkowie, inni niż Polska, także się zmieniają. To jest kolejne koło, które się obraca. Jest taki wyświechtany slogan, że nie do takiej Unii wstępowaliśmy. Używany oczywiście przez eurosceptyków, ale to jest czysta prawda. Tak, nie do takiej Unii wstępowaliśmy. Wstępowaliśmy do Unii Nicejskiej, a nie lizbońskiej. A przecież Lizbona to tylko jakiś etap. Od czasów podpisania i ratyfikowania traktatu Unia znów się zmieniła. Choćby i bez zmiany traktatów, w sposób nieformalny, czasami przez uzurpację, ale jednak faktycznie się zmienia.
również nastawienie różnych członków Unii Europejskiej zmienia się mocno. Na przykład polityka niemiecka, co dzieje się właśnie na naszych oczach. Koncepcja, niemiecka koncepcja Europy właśnie zmieniła się w tym roku. I to jest kolejny dynamiczny czynnik, który sprawia, że nie zawsze łatwo odpowiedzieć na to fundamentalne pytanie, czyli czy wiemy, co z naszego punktu widzenia jest celem istnienia Unii i co jest celem bytności Polski w tejże Unii. I o tym właśnie będziemy dzisiaj dyskutować w małym, ale dobranym gronie panelistów. Dziękuję.